Cześć kochani, witam się z wami znowu w samochodzie, ponieważ właśnie jesteśmy w drodze do Warszawy. Jedziemy dzisiaj do Warszawy na cały dzień i tak nam się akurat fajnie złożyło, że cały dzień w sumie mamy totalnie wykorzystany, bo z samego rana jedziemy na spotkanie z koleżanką, później mamy event, potem mamy kolejny event, następny event i jeszcze jeden event, także Kacper idzie ze mną na jeden z tych eventów, na resztę mam zaproszenie sama, a w tym momencie jesteśmy w drodze do Katowic, ponieważ jedziemy po Werkę Jaguś i jedzie z nami dzisiaj do Warszawy, bo też ma akurat event, wraca już sama pociągiem, bo wraca wcześniej do Katowic, ale jedziemy przynajmniej w jedną stronę, także będzie coś więcej się działo, będzie ciekawiej, pogadamy może. Pogoda jest fatalna, nie wiem jak mój kierowca tutaj zdaje relację, ale no nie jest zbyt ładnie, prawda? Pogoda jest brzydka, ale jeździliśmy w gorszą lewę. W ogóle w poniedziałek u nas były takie wichury, ja się obudziłam w nocy około 4:00 i po prostu słyszałam, że wiatr tak napiernicza, naprawdę tak wiało, tak lał deszcz, tak mocne krople uderzały w okno, że masakra. I Kacper na drugi dzień, znaczy na tego samego dnia, kilka godzin później jechał do biura przez taki lasek i słuchajcie, pokazywał mi zdjęcia i filmiki, że normalnie drzewa były połamane, gałęzie były pourywane. Nie, drzewa, a gałęzie to nawet u nas na osiedlu leżały na całej drodze wszędzie. Masakra. Na całej drodze wszędzie były gałęzie. Masakra. No ale jedziemy. Dojechaliśmy do Warszawy, ja oczywiście w drodze się pomalowałam, za mną siedziała Weronika, ale nie nagrywałam w trakcie drogi, bo się zagadaliśmy i teraz słuchajcie, mamy pierwsze spotkanie, z naszą koleżanką Anią, idziemy z nią na kawkę i będę starała się dzisiaj pokazać wam jak najwięcej z tego, jak wyglądają eventy. Będę dzisiaj na wielu eventach, więc mam nadzieję, że was to zainteresuje, także lecimy z tym dniem. Słuchajcie, właśnie siedzę sobie tutaj na spotkanie, jesteśmy już z Anią i Ania właśnie pokazała tutaj taki specyfik i mówi, że to jest maśne wszystko, że podobno działa mega, szybko regeneruje. Będę musiała sobie potem na vlogu zobaczyć, jak to wyglądało i zamówić. A gdzie w ogóle można kupić? Przez internet? A my sobie siedzimy, jednak nie na kawkę, ja wzięłam sobie jednak smoothie, Kasper soczek, Ania kawkę, siedzimy sobie, rozmawiamy, a zaraz lecę na evencik. Słuchajcie, dotarłam właśnie na event IT Cosmetics, jestem w ogóle pierwsza, jest mi 14, jeszcze pewnie wszyscy się spóźnią, także zajęłam sobie już miejsce i oglądam rzeczy i pokażę wam jak to wygląda od tej drugiej strony. Zwykle wchodzi się i wypisuje się na listę, panie, które są w punkcie odhaczają nas, że jesteśmy obecne, że przyszłyśmy na event, no i jakby zostajemy wpuszczone. Ja jeszcze się nie rozebrałam, ale oczywiście zawsze jest możliwość skorzystania z szatni, ja zostałam w płaszczyku. Mam ogólnie taką stylówkę i pokażę wam jak to wygląda. Zajęłam sobie już miejsce przy stoliku i ogólnie wszystko jest przepięknie udekorowane i w ogóle mega, mega ładne wnętrze. Oczywiście zawsze na wszystkich eventach jest też dużo pysznych rzeczy. Pokażę wam jaki mamy dzisiaj piękny, smaczny catering. Zobaczcie jakie piękne bukiety mamy na stołach, na kawę, ze stołu jest taki bukiet, dziewczyny się już powoli zbierają i widzę tutaj, że mamy lusterka i zestaw pędzli, także pewnie będziemy coś malować. Zobaczymy, co to będzie. Powiem wam jeszcze, że ogólnie marka IT wchodzi teraz do Polski i z tej okazji mamy event i ta marka będzie dostępna w Douglasie, a więcej o produktach pewnie dowiem się za chwilkę, jak już wszystko się rozpocznie, wszyscy się zejdą i na scenie będą opowiadać o marce i o nowych produktach. Tutaj już przedpremierowo możemy zobaczyć produkty, które są pokazane. Tutaj widzę jakiś podkład z filtrem. Na stoisku obok mamy korektor pod oczy, też zapowiada się ciekawie. I tutaj widzę puder, też taki chyba kryjący. I tutaj mamy realny wygląd i rezultaty, czyli faktycznie ładnie wyrównuje koloryt i matowi skórę. I na kolejnych stoiskach poza sceną mamy tutaj kredkę do brwi, fajna, z końcówką, a po drugiej stronie z szczoteczką. Tutaj mamy tusz do rzęs, w fajnym opakowaniu, ciekawy. Tutaj macie szczoteczkę, taka klasyczna. To jest krem anti-aging. Karolka zabrała. Tak, spróbuję, testuję. Sprawdzamy. Znasz w ogóle ich kosmetyki? Nie. O Redy, ja uwielbiam krem CC, to jest mój. Tak? No będę musiała przetestować. Nie wiedziałam w ogóle o tej marce wcześniej. Cudowne są kremy CC. Tylko z kolorem trzeba trafić, bo są dosyć, bo ciemnieją. Aha, aha. I reveal my true self and inspires you to be brave and courageous. I feel like courage starts by us showing up and letting ourselves be seen, and instead of being scared of it, actually getting empowered by it. IT Cosmetics does things differently. Hello you guys, I'm Shannon Marie Charles, I'm the Global Brand Ambassador, but I'm the Head of Education, so we're going to have some fun little EDU aspects today. Does that sound good? Yeah, good. All of that stuff I'm just buffing into her skin. The other cool thing is that there is snail secretion in here. A kto tutaj dotarł? Dobry, tak. Wera dotarła i patrzymy jak... Dotarłam nawet z Klaudią dzisiaj, dojechałyśmy razem. Wyszłam właśnie z eventu, lecę z torebeczką do samochodu i prosto jedziemy na kolejny event, także naprawdę dzisiaj na maksa zwariowany dzień. Kacper parkuje i przyznaj się, co zrobiłeś. I po co tu przyjechaliśmy? Nie dogadałem się z Klaudią w sprawie spodni. I właśnie doszliśmy do tego, że mam koszulę i dresy na nogach. Zobaczcie. Dresiczka. Sobie przyjechał na spotkanie. I będzie od tego koszulę. Może nawet styl wyznaczysz, jak nie znajdziemy nic. Może. Trzymaj parking. Lecimy. Jedziemy. Może też moją stylówkę, bo wcześniej nie było okazji, żeby Kacper mnie nagrał, także tak się ubrałam. I w ogóle jest taka sytuacja, że okazało się, że dziewczyny na Yves Saint Laurent ubierają się zdecydowanie bardziej elegancko niż ja. Będę ubrana i mam zaplanowane rzeczy, więc chyba kupimy też jakąś rzecz dla mnie, jak znajdziemy coś szybko. Nie czekam przed przymierzalnią. Słuchajcie, prosto ze sklepu, z centrum handlowego od razu pojechaliśmy na event. Mieliśmy bardzo mało czasu do eventu, w sumie spóźniłam się trochę na niego. Kacper nie kupił spodni, przymierzył kilka par, coś tam mu ciągle nie pasowało. Ja też już nie miałam czasu, żeby kupić sobie coś dla siebie, więc idę teraz już na kolejny event i w Saint Laurent i mam na sobie taki zielony, taką zieloną jakby marynarkę, taką kurtkę. Zobaczymy, mam nadzieję, że nie będę tam, wiecie, za bardzo luźno ubrana, bo mówię, mam spodnie zwykłe jeansowe. Nie wiem, jak dziewczyny się wystroją, ale pewnie będzie ciemno, także mam nadzieję, że nie będę się bardzo znacznie odróżniać. No i oczywiście po tym evencie już wracam do Katowic. Ten vlog będzie łączony, troszkę będziecie mieli również z dnia jutrzejszego, co tam u mnie się będzie jutro działo, także ja teraz zmykam na event. Nie biorę ze sobą aparatu, bo to jest taki rodzaj eventu, że po prostu będzie mi ciężko biegać tam z aparatem wśród znajomych i tak dalej, rozmawiać. Także aparat zostaje w samochodzie z Kacperem. Chyba że Kacper wam coś ponagrywa. Kacper mówi, że raczej nie. Także po prostu już będą przebitki, jak wrócę z drogi. Siemanko kochani, ja w sumie wstałam chwilkę temu, jest godzinka 10:10 na zegarach, wróciliśmy do domu, słuchajcie, przed trzecią. Nim się umyłam, ja nie potrafię się położyć spać bez mycia zębów, bez mycia makijażu, więc oczywiście to zrobiłam. I tak w sumie wyszło, że położyłam się spać dopiero po trzeciej. Nim się ogarnęłam, ja zawsze przed spaniem jeszcze lubię napić się rumianku, więc musiałam sobie go zaparzyć i tak dalej, także no trochę minęło. Po trzeciej położyłam się spać, wstałam chwilkę temu, więc w sumie spałam prawie 7 godzin, całkiem spoko, bo jestem wyspana. Jestem jeszcze w sypialni, ale już byłam w łazience umyć zęby, bo to jest kolejna rzecz, której w ogóle nie lubię. po wstaniu robić czegokolwiek, zanim nie umyję zębów. Mycie zębów to u mnie taka pierwsza rzecz, bo nienawidzę takiego, wiecie, po smaku, po spaniu. Nie wiem, co też tak ma. Wiem, że dużo osób znowu ma na odwrót, więc możecie w sobie w komentarzach dać znać, jak wy macie, bo na przykład wiele osób ma tak, na przykład Kacper, że nie lubi jeść z tym takim posmakiem pasty, a ja nie mam z tym problemu. Ja wolę jeść z posmakiem pasty, niż jeść, jakby wiecie, z takim przeczuciem, że po prostu mam ten taki niefajny, gorzkawy posmak po spaniu. Kumacie, o co chodzi? Także jestem ciekawa, do której grupy należycie, bo ja znam masę osób, które właśnie nie potrafią jeść, czyli myć zębów przed śniadaniem, a druga grupa ma na odwrót tak jak ja i napiszcie, do której grupy należycie, ale dobra, nie rozgaduję się już, lecę się ogarniać, lecę trochę ogarnąć mieszkaniu, zrobić pranie i tak dalej, no bo jednak nie byłem wczoraj cały dzień i wiecie, jak to jest. Jak jeden dzień nie ma nas w domu, no to wszystko się tak trochę nawarstwia, więc lecę się ogarnąć. Wczorajszy event Yves Saint Laurent był bardzo duży, była masa ludzi zaproszona na potężnej przestrzeni, wielkim tak naprawdę budynku, naprawdę duża powierzchnia. No i wychodząc dostałam prezent, duże opakowanie Black Opium. Uwielbiam te perfumy, więc bardzo ucieszyłam się, jak zobaczyłam, co mamy w tych giftbagach. Także dostałam to. Ja za chwilkę jeszcze pokażę wam, co dostałam z eventu IT Cosmetics. Okej, ogarnęłam sobie już trochę chatę, że tak powiem, i chciałam wam zrobić ten unboxing kosmetyków IT i zrobimy sobie dzisiaj nimi makijaż, także zaraz przejdę do makijażu i do unboxingu tych kosmetyków, ale teraz właśnie przypomniałam sobie, że muszę się umówić na kolejną wizytę na paznokcie w salonie, bo potem jak umawiałam się, że tak powiem, tydzień przed, na ostatnią chwilę, to jest mega problem, żeby znaleźć termin i muszę błagać dziewczyny, że jak ktoś przypadkiem zwolni termin, bo wypadnie mu coś i odwoła w ostatniej chwili, to dostaje info, ale wiecie, takie dzień przed dostawaniem informacji jest jakby dla mnie słabe przy moim trybie pracy. Ja lubię mieć wszystko wcześniej zaplanowane, więc jak sobie przypomnę, to umawiam się zawsze wcześniej. W salonie tego nie zrobiłam, jak byłam teraz na pazurkach, więc wejdę sobie teraz na moment, bo w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale wiele salonów, no w sumie to nie wiem, czy wiele salonów, ale Salon Urody jest jednym z salonów, które ma możliwość rezerwowania wizyty online. Jest, taki specjalny portal, na którym Esse ma jakby swoje miejsce i tam po prostu wchodzimy sobie na Salon Esse, wybieramy sobie usługę, której szukamy, wybieramy sobie dzień, który nas interesuje, pracownika, który nas interesuje, u którego chcielibyśmy mieć zrobioną usługę i dobieramy sobie godzinę. Jeśli ma w tym dniu wolne, to wybierzemy w tym dniu, rezerwujemy. Jeśli nie ma w tym dniu, który nas interesuje, to możemy sprawdzić również każdy inny termin, który ewentualnie też moglibyśmy pójść, żeby się na niego umówić i wtedy my to rezerwujemy, a salon dostaje informację o zapisaniu nowego klienta. Jest to mega wygodna opcja, naprawdę. Dla mnie to jest mega, bo nie trzeba dzwonić, wiadomo, że czasami jak dzwonię do salonu, to jest zajęte, bo jakaś klientka akurat rozmawia z salonem i tak dalej. Będąc na zajęciach czy w pracy nie zawsze możemy zadzwonić, czasami wolimy zrobić to po prostu po cichu, że tak powiem, i wtedy przez aplikację rezerwujemy sobie w każdej chwili, możemy sprawdzić każdy termin, nie musimy czekać, aż pani nam odpowie, jak podamy termin, aż będzie szukać w kalendarzu, tylko po prostu same mamy możliwość sprawdzenia tego i dla mnie to jest przewygodna opcja i bardzo cieszę się, że Salon Urody Esse ma taką opcję. Także muszę po prostu się umówić, a za chwilę właśnie muszę się pomalować, bo no nie wyglądam już zbyt dobrze. I w ogóle jeszcze chciałam wam pokazać jedną rzecz. Znalazłam sobie na Insta takie paznokcie, które no na maksa mi się podobają. Jakiś salon je zrobił, chyba nie w Polsce. Takie z takimi krowimi łatami, ale takim jakby rozlanym mlekiem. Tak to wygląda w sumie, jakby właśnie takie było rozlane mleko, na którym są łaty. Sztos, kolejne chyba takie zrobię, bo no na maksa mi się podobało, że tak jakby układają się w puzzle. Na przykład palec ten serdeczny i palec mały, tak fajnie się razem łączą tą jakby łatą. Nice. Słuchajcie, niestety pozmieniały mi się trochę plany, jak widzicie jestem już pomalowana, mega delikatnie w sam korektor, w sumie tusz do brwi i troszkę bronzera, ponieważ po prostu muszę za chwilę do szpilni wyjść i pomyślałam, że no nie zdążę dla Was przetestować tych kosmetyków z IT, z eventu, no bo pewnie troszkę by mi to zajęło, jakbym się malowała, z Wami testowała, opowiadała o tym, więc szybko się pomalowałam tak mega delikatnie, żeby po prostu wyjść na spotkanie, które mi nagle wypadło, ale mam jeszcze chwilę czasu, więc pokażę Wam dokładnie, co mam w paczce od IT na sucho kosmetyki, a myślę, że w jednym z kolejnych vlogów albo z kolejnych makijaży na kanale Klatex lub na Instagramie Klatex będzie jakiś tutorial z makijażem, na którym pokażę bądź opowiem o tych kosmetykach, bo jestem ich bardzo ciekawa, a na razie Wam tylko tak pokażę ciut na sucho. Okej, więc co my tutaj mamy? Z eventu przyniosłam swoje pędzle, bo poproszono nas, żeby wziąć swoje pędzelki, które miałyśmy na swoich stanowiskach, więc ze sobą je zabrałam. Maskara do rzęs, Super Hero. Tutaj taki puder prasowany, Bye Bye Pores. Obok bardzo gęsty, bardzo mocno kryjący korektor pod oczy. Brow Power, czyli kredka do brwi. Krem CC, wybrałam dla siebie kolor light, bo mieliśmy fair. Mieliśmy możliwość wybrania sobie dla siebie koloru i wydaje mi się, że ten będzie dla mnie najlepszy, więc zdecydowałam się właśnie na ten odcień. I tutaj mamy puder już sypki, także jak jesteście ciekawi również tych produktów, to czekajcie na test na kanale albo vlogowym, albo na Insta, albo na kanale Klatex makijażowym. A ja z racji na to, że po prostu to spotkanie mi nagle wypadło, jestem zmuszona się już z Wami pożegnać i już teraz zakończyć tego vloga, ale oczywiście widzimy się już niedługo w kolejnym vlogu, bo pamiętajcie, że na kanale Klatex Vlog, na moim kanale vlogowym 2 vlogi tygodniowo będą pojawiać się co najmniej. Czasami będę wrzucała jakiś trzeci, pewnie dodatkowy, jak będę miała więcej czasu, żeby coś nagrać, ale 2 będą zawsze stale. Staram się dodawać w czwartki i w niedzielę, ale czasami może to ulec zmianie, przez to czasami po prostu coś mi wypadnie, nie zdążę czegoś nagrać, opóźnię się o jeden dzień i później nie chcę dodawać dzień po dniu, więc robię troszkę większą przerwę, ale no, po prostu subskrybujcie kanał i wtedy będziecie dostawać powiadomienia o każdej publikacji. Dzięki bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym vlogu. Buziaki, pa!